Siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcineczku z Kingdom Rush Alliance. I tak, przechodzimy już kolejny tutaj nasz epizod. Nic nie zmienialiśmy tutaj w towerach, tylko upgrade zrobiliśmy tutaj, żeby mieć gold to time. Więc więcej czasu, golda na czas, można by było tak tłumaczyć. No i przechodzimy Temple Gentry Art. Dobra, trzeba teraz jakoś fajnie tutaj rozmieścić to wszystko. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wam się podoba w ogóle ta seria, zostawcie łapeczkę, komentarz, no i oczywiście subika. Ja tutaj muszę jakoś sensownie to porozmieszczać. Tutaj może tak paladynów naszych. Tu zrobię to. No i myślę, czy tak, tutaj damy archerów. Tutaj magów. Dobra, zróbmy tak. Mocniejsze. A i dobra. Z jednej strony tylko mam mocniejszych. Ci mogą się tutaj przesunąć bardziej na środek. Ci bardziej w tą stronę. Ci bardziej tutaj. Ty możesz podejść na razie tu. Ty z tej strony. Zobaczmy, czy coś tutaj możemy kliknąć, żeby mieć jakiś upgrade'ik. Tutaj będzie chyba jakieś... O, może coś takiego? Ma być? Nie wiem. Dobra, my startujemy i zobaczymy, co tu wyjdzie. No, może coś takiego to ma być, nie wiem. Tak szczerze. Tutaj musimy sobie nazbierać troszeczkę kasy, żeby mieć troszeczkę lepszych tych. No i bym chciał te dwa kanony tutaj jak najbardziej zrobić. Ej, ale ja nie chcę tego. Dobra, mam tak. Tu obrona troszeczkę musi być. Czy my tutaj będziemy mieć na tyle obrony? Będziemy mieć. Okej. Okay. 230 mamy. Tutaj lepszych tych zrobimy sobie. Czy tu mogę coś zrobić? Mogę, ale tutaj zepsuć to jakoś. Czy też nie? Nie mogę, bo tutaj będą we mnie atakować. Z każdej strony. Ej, to jest nie fair troszeczkę. Ale okej, tutaj sobie damy radę. No i już po was. Tutaj też maga możemy dać. Bo on będzie troszeczkę mocniejszy, więc też tutaj dużo na mnie przeszkodzi on. Musimy bronić tu, tu i tu. No to jest najgorsze, dobra. Nie wiem, co tutaj to robi. Spell. No mercy.
Dobra, żeby tam tygodnie przeszli. Bo to jest najgorsze, że może być tak, że przejdą, co nie? Dobra, mamy tutaj te wieżyczki, które... Znaczy wieżyczki. No. Tutaj coś nas uratowało, chyba te. Aha, tu jest 100, że to jest jeden. Da się to jakoś uruchomić więcej, żeby tutaj to działało. Myślę, ja bym tutaj dał też Wizarda. Dobra, tutaj musimy tak. Dobra, po załatwieniu są. Nie mogę tutaj nic kliknąć, żeby tutaj zniszczyć te. Bo te miejsca by mi śpierdały. Dobra, tutaj awaryjnie nie muszę już dać. Może tutaj oko jakoś walne, czy coś. Nie, nie działa. Dobra, możemy tak tutaj przytruć. Dobra, jest załatwiony. Tutaj kolejny musi przejść. Aha, i tędy będą szli jakoś dziwacznie. Tutaj coś. O! Dobra, już wiemy, co tutaj robi. No, mamy tutaj golema jakiegoś krystalicznego. Powinien sobie poradzić z nim. Ten tutaj. Niech trafia. Oho, ho, ho, ho. Tu może być ciężko, ale upgrade'ik. Dawaj tu. Szybko. Dobra. Daliśmy sobie radę. Mamy kolejny tutaj power. Dobra, szybciej tutaj. Tu możemy coś dać. Jakiś archerów. Żeby od razu tutaj atakowali też. Dobra, ci tutaj będą mogli powalczyć. Nie ma przejścia. Dobra, tutaj 200, tutaj 200. 275 potrzebuję, żeby tutaj upgrade zrobić. Da się to zrobić.
Dobra, mamy. 355 potrzebuję. Ale potrzebuję też tutaj. Nie wiem, jakie tutaj tajniki są z tym. Może takie coś? No, tutaj będzie ciężko. Dobra, musimy tutaj tak w miarę sensownie to rozłożyć, a to jest ciężkie. Może zrobić to tak. 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 I tak. Może tutaj coś zrobimy takiego. Okej, 388, czyli możemy tutaj na fulla zrobić. Dobra, teraz bym magami się zajął. Tym na fulla, to możemy tutaj tak, tutaj to zrobić. Tych. Byśmy mieli tych rycerzy. Dobra, możemy tutaj ich złoić. No, to musimy ich powiększyć. Nie ma, nie ma. Dobra, tutaj musimy tak, tak. Tutaj zrobimy tak, żeby właśnie ich trochę nie było. Dobra, tutaj odzyskaliśmy jeden ten. Tutaj więcej HP. O, nowe coś. Latający wojownik. Fly. Dobra, może coś tutaj będzie z tego. Ej, mogłem tutaj na tych użyć, ale... No trudno. Czy oni tutaj dadzą radę? Powinni. Tutaj 215 potrzebujemy, żeby tych zadowolić. Dobra, bo musimy tutaj mieć troszeczkę lepiej. Dobra, załatwiony. Tu możemy tym zrobić. Nadal nie wiem, jak tutaj właśnie tutaj zrobić to. Żeby było ok. No dawaj, dawaj, dawaj.
tutaj w tego wiedziałem. Okej, od razu tutaj łoimy, nie ma co. Nie ma. Musicie tutaj jakoś uratować sobie tą skórę. No tu będzie troszeczkę ciężko, ale damy radę. Damy. Musimy. Dobra. Więcej hajsu. Jak będziesz tutaj łoić więcej takim sposobem, że właśnie teleportować i tym podobne, to będzie jeszcze łatwiej dla nas. Dobra. Tu możemy sobie dać nekromantę. O! Bo nekromanty już dawno nie używaliśmy. Chyba od 2 albo 3 odcinków. Przyda. O, 2 tutaj straciłem. Uch, było blisko. Tutaj w miarę sensownie to robić i w sensownie w miarę atak mieć. Dawaj mi ten power. Dobra, możemy już z tym pójść tutaj. Bo tak, to tutaj będziemy mogli upgrade'ować. Dobra, tutaj niech atakują. Więcej hajsiwa dla nas. Oni tutaj będą. Tu możemy to zrobić. Piri piri. Dobra, że nie było też za dużo. Ty szybko tutaj. Nekromantę bardziej jeszcze, znaczy ten maga jeszcze bardziej musimy tutaj zrobić. Dobra, ty tutaj podejdź. Tu was od razu mogę tak zrobić, przeszkolić, że zdechniecie. Nekromanta zawsze będzie troszeczkę lepszy, bo on za chwilę będzie mógł sobie właśnie truposze robić. To też ich osłabi. Tutaj tego bym chciał jeszcze zrobić na fulla. Tego tutaj też. Swift and deadly.
tak, powiem wam szczerze, że nie jest aż tak zbytnio... zbytnio tak superancko jakoś tutaj. Ten jeszcze potrzebuje, 355 potrzebujemy. 355, żeby tego zapgradeować. Dobra, tego tutaj możemy złoić. Dobra, lecimy z tymi właśnie bossami. Cyk. Ten tu musi obraniać cały czas. Jestem ciekaw, kiedy mi tutaj wyjdzie. Ale tutaj coś musi być z tym związane. Jest, udało się! Oj. No nie wierzę. Przypadek inaczej zrobiłem i działa. I mamy ten achievement zrobiony, co nie? Mega. Dobra, ashes to ashes. Tutaj już mamy na fulla, więc jest gites. Myślałem, że będzie jeszcze bardziej trudny, ale by mogli tutaj tego golema użyć. Mogliby. Dobra, tutaj mamy tak. Ogarnięty na fulla ten kanon. Dobra, tutaj możemy tak rozwalać. No i wszystkie po kolei teraz. Dobra, mamy tutaj tego. Już po nim. Nawet mi tutaj nie musiał nic zrobić. Dobra. Nie ma tak dobrze, że tutaj będziecie coś robić mi. Więcej was tutaj potrzebuje, magów. Znaczy tych szkieletorów. Wow, co to było? No, ten jest dopiero mocny. Tutaj teraz będę musiał tych jakoś użyć mocno. Dobra, pięknie, załatwień. Nie było aż tak dużo problemu. Jeszcze tych kanonkę możemy użyć. Tak? Czy będzie coś jeszcze? Nie, victory na 3 gwiazdeczki oczywiście. Więc no cóż, piękna gierka jest to. Bardzo mi się podoba właśnie Kingdom Hearts zawsze. Tower Defense jest spoko. Więc dobra,
Zobaczmy, gdzie teraz pójdziemy. Tutaj do portalu? Prawie do portalu. Więc zobaczymy, co będzie później, w przyszłości. Aha, dobra. Dobra, weźmiemy to. I mamy jeden. No to weźmiemy właśnie w to jedynkę. Dobra, mamy nowego Heroesa? Nie. Ale mamy tutaj dodatkowy punkt dla nas. Czyli bierzemy od razu w to. A tutaj Miss Nasza Fortune ma tyle. Ten ma zero, dobra. On mniej zrobił jakoś. I mamy nowych właśnie szybkich atakujących szurykenami. Tak? Dune Sentinels. Czy Dune Sentinels jest bardziej atakujący właśnie bez obrona? No dobra, ale nekromata na przykład. Mniejsza celność. Ale za to są bardzo szybcy. Dobra, spróbujemy sobie za nekromantę. Warto spróbować zawsze w następnych właśnie odcinkach. Więc to było na tyle. Nie zapomnijcie łapeczki w górę, komentarzu, no i subskrypcji. I widzimy się już w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hejos!